Tak dla nás ťažký meč, trudné warunki, bylo teplo. Myslím, že to bojsko tež nebylo tak, jak by mělo vyglądat. Nepolité bylo, ale na to nech, o tom nechcem gadať. Tu je, chodí o to, že ten meč by vyglądal tak, která družina by střelila bránke, možno by vyhrála, bylo to o jedné brance, stálým fragmentu o jednému kontru, takže skončilo se 0-0 a my bereme jeden punkt a válčíme dalej. No. Zanim zacznę od oceny spotkania, czy omówienia spotkania, to chciałbym w swoim imieniu podziękować działaczom, kibicom, tutaj wszystkim osobom, które dzisiaj pamiętały o tym dniu i go tak uhonorowały. Bardzo mi miło. Ale też chcę podziękować osobom, z którymi miałem przyjemność pracować. Czy to teraz z prezesami, z działaczami klubu, osobami na co dzień. Bo 7 lat, no to faktycznie w piłce nożnej jest szmat czasu. Chcę też podziękować piłkarzom. Tym, co teraz grają, tym, co miałem przyjemność prowadzić. I ci, co są w Ekstraklasie, ale też tym, którzy grają trochę niżej. Kawałek historii, myślę, tego klubu i bardzo mi jest miło i przyjemnie, że jestem małą cząstką tych wszystkich wydarzeń. Jeszcze raz z całego serca gorąco dziękuję. A co do meczu, myślę, że przyjmujemy ten punkt. Graliśmy z zespołem, który jest postrzegany jako faworyt rozgrywek, o określonych ambicjach, o określonym budżecie. Do przerwy mieliśmy swoje sytuacje, ten plan, który myślę, że był nieźle realizowany, bo ta kontra była niebezpieczna. No nie udało się nam być skuteczny w tym i jako drużynie i, no i w drugiej połowie troszkę były momenty, w których trochę cierpieliśmy i tego już na takim poziomie nie było. Punkt przyjmujemy. Myślę, że trochę kontrowersji przy tej sytuacji z ręką, dla mnie ewidentną, dla wielu obserwatorów, myślę, że dla samych piłkarzy ewidentną i to rywala, bo głośno to wyrażali. No ale taka jest piłka, że dla VAR-u w jednym meczu to będzie, myślę, ewidentna ręka, a dla innych no nie. No i dzisiaj była to po prostu sytuacja, w której zawodnik tak trzymał rękę. Ja chcę powiedzieć, że gdyby nie ta ręka, to na 16 stało dwóch naszych zawodników gotowych do oddania strzału na bramkę. Czy on by był celny, czy nie, to też inna strona, ale tyle, nie skupiam się. Absolutnie, to już jest za nami. To jest piłka nożna, takie rzeczy się zdarzają. W mojej ocenie sędzia był bardzo dobre zawody, cały mecz. Myślę, że to jest sędzia, który zresztą jak i grupa tych młodych sędziów, których bardzo się starają i pracują na swoje nazwisko, a dzisiaj no, VAR ocenił to tak, jak ocenił i tyle. I zamykam temat, szanujemy ten punkt i przygotowujemy się do następnego, kolejnego trudnego rywala. Dziękuję.